My dzisiaj ten kamyczek pierwszy, czy fundament postawiliśmy. My dzięki bardzo wiele. Jestem szczęśliwy, że jesteśmy razem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyliście, szczególnie w Żelicy Mikowiczu, i mnie cieszy. No i cóż, niech się dzieje, tak? Otwieramy. Pan profesor Włodzimierz. No a wypad inauguracyjny, no jakby się naczął pan najbardziej zasłużony, jeśli chodzi o świat nauki dzisiaj, ludzie, którzy mają tytuły, którzy mają dorobek, którzy są znani za granicą. Kto jak nie profesor Korab-Karpowicz nie zrobił tak tyle dla osławiania tej wolnej, niezależnej myśli. Byłem kiedyś na kongresie polskiej filozofii, to zorganizowałem, widziałem, jak patriotycznie głęboko sięga, że tak powiem, jego myślenie. Także cieszymy się, że jest z nami i że ma ten wypad inauguracyjny. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Karab-Karpowicz. Chciałbym po pierwsze bardzo podziękować panu Januszowi Zagórskiemu za zaproszenie na pierwsze forum Nowej Polski. Jestem zaszczycony, że mogę te forum w jakiś sposób otworzyć. I otworzę te forum taką refleksją na temat w obronie cywilizacji, czyli na temat cywilizacji. Jak zatrzymać katastrofę ludzką i cywilizacyjną. Proszę Państwa, dyscyplina, którą ja się zajmuję, dyscyplina naukowa, to jest, mówiąc krótko, filozofia. Filozofia jest dzisiaj dyscypliną niedocenianą, ponieważ dzisiaj najczęściej wierzymy wąskich specjalistów. A to, że wąscy specjaliści się mylą, że eksperci się mylą, to chociażby mamy na przykładzie tej naszej pandemii, która już trwa od półtora roku. Więc czym się różni filozofia od wąskiej specjalizacji? Przede wszystkim filozofia obejmuje świat jako całość. Jest dyscypliną całościową. Uwzględnia różne aspekty naszego życia. Jednym z takich najważniejszych, kompleksowych aspektów naszego życia to jest cywilizacja. I można by powiedzieć tak. Człowiek tworzy wokół siebie swoje środowisko. Swoje sztuczne środowisko. I to jest środowisko kulturowe i cywilizacyjne. My jesteśmy otoczeni światem, który sami tworzymy. To jest świat, który jest wytworem naszej kultury i cywilizacji. Ale o ile ten materialny aspekt naszego świata jest łatwo zauważalny, o tyle trudniej już zauważyć jego aspektu społecznego i duchowego. Zawsze, jeżeli myślimy o kulturze i cywilizacji, należy wziąć pod uwagę te trzy aspekty, a więc aspekt materialny, społeczny i duchowy. Bardzo wielu ludzi rozumie cywilizację jako tylko i wyłącznie nasze wytwory materialne. Ale jeżeli w ten sposób myślimy o cywilizacji, nie poznajemy jej do końca. I teraz, proszę Państwa, nasz świat, albo wręcz nasz wszechświat, jest w ciągłym rozwoju. Jest w ciągłym rozwoju. Nasz świat, nasz wszechświat jest w ciągłym procesie ewolucji. Ale o ile ta ewolucja pozaludzka to jest przeważnie ewolucja naturalna, a więc tworzą się nowe gatunki, nowe rodzaje zwierząt, w pewnym momencie ten proces ewolucyjny zaczyna dotyczyć nas samych. Proszę Państwa, nie wiem, czy na ten temat kiedykolwiek myśleliście. Motorem rozwoju dzisiejszego wszechświata, czyli tego wszystkiego, co możemy widzieć, kiedy na przykład patrzymy w nocy w niebo, motorem tych wszystkich gwiazd i planet jest człowiek. Dlaczego? Dlatego, że o ile te inne jakby przedmioty naturalne, one ulegają rozwojowi zgodnie z pewnymi prawami, które opisuje fizyka, biologia, chemia i inne dyscypliny, w pewnym momencie musi przejść do następnego etapu ewolucji. I ten etap ewolucji możemy tylko my,
tylko my zapewnić, my ludzie. My się rozwijamy jako ludzie dzięki kulturze i cywilizacji. A więc w zależności od tego, jaką kulturę, jaką cywilizację tworzymy, następuje dalszy rozwój, nie tylko nasz, ale całego wszechświata. I teraz w dzisiejszym świecie bardzo często mamy do czynienia z dosyć dziwnymi poglądami. Jak na przykład, czytam czasami, ludzie są właściwie nam do niczego niepotrzebni. Człowiek zbyt mocno zdegenerował świat przyrody i właściwie najlepiej, gdyby człowiek mógł sobie odejść. Takie poglądy znajduję i to w poważnych gazetach, czasami wypowiadane przez ludzi, którzy się wydają poważni. Tymczasem to, co ja chcę dzisiaj pokazać, musimy to zrozumieć. To nie jest tak, że my jesteśmy zastępowani. Nawet najdoskonalsze zwierzę nie tworzy kultury i cywilizacji. Taką kulturę i cywilizację tworzymy wyłącznie my sami. A więc od tego, co my robimy z naszym własnym życiem, co robimy z życiem naszych społeczeństw, należy nasz dalszy rozwój. Należy nasz dalszy rozwój nas ludzi, ale wręcz całego wszechświata. I teraz ten wstęp, który ja przed chwilą powiedziałem, wydaje się bardzo abstrakcyjny. Więc ja w tej chwili chciałbym, przejść do tego, do tej sytuacji, jaką jesteśmy. To jest niejako taki wstęp, który nas prowadza do naszej obecnej sytuacji. Dlatego, że dzisiaj dochodzą nas bardzo niepokojące wieści. Jedną z takich wieści, to na pewno Państwo słyszeliście, bo mamy tutaj do czynienia z ludźmi świadomymi, jedną z takich wieści to jest zniewolenie. A drugie z takich wieści to jest depopulacja. Czyli powiedzmy sobie, my jesteśmy w pewnej sytuacji, co do której do końca nie jesteśmy pewni. Ale jakby takie dwa słowa, które w jakiś sposób budzą w nas pewnego rodzaju obawę, to są właśnie te słowa. Zniewolenie i depopulacja. Jak to się ma do tego słowa, o którym mówiłem wcześniej? Depopulacja. Przepraszam, jak się to ma do tego słowa, o którym mówiłem wcześniej, a mianowicie cywilizacja. Proszę Państwa, jest źle, kiedy tak zwane elity światowe są te elity przeciętnych umysłów. Najlepiej byłoby tak, gdyby najmądrzejsi ludzie, zarówno w Polsce, jak i na świecie, rzeczywiście mogli decydować o naszych sprawach. Bo kiedy ludziom brakuje inteligencji, to wówczas oczywiście ci ludzie, mając na nas wielki wpływ, mogą prowadzić nas w błędnym kierunku. I ja się obawiam, że tego rodzaju choroba, a mianowicie choroba ignorancji, to jest w tej chwili choroba elit światowych. Dlaczego? Bo proszę zobaczyć, zanalizujmy te dwa pojęcia. Zniewolenie i depopulacja. Zniewolenie to jest ograniczenie naszego rozwoju. Ludzki rozwój tylko i wyłącznie opiera się na wolności. Gdybyśmy nie byli wolni, gdybyśmy w jakiś sposób nie mogli decydować o sobie, wówczas nie rozwijalibyśmy. A na takiej płaszczyźnie szerszej nie podlegalibyśmy procesowi ewolucji. Także ewolucji, powiedziałem, że dzisiaj to nie są jakieś procesy chemiczne, czy procesy biologiczne, czy wyłanianie się nowych gatunków, które decydują o ewolucji wszechświata. O ewolucji wszechświata decydujemy my sami. To znaczy, jak się świat będzie rozwijał tak naprawdę, zależy od tego,
kim się staną ludzie w przyszłości. Ale dla naszego rozwoju, dla naszej ewolucji, sprawą kluczową jest sprawa naszej wolności. Więc jeżeli ktoś, a dowody na to, że są tacy ludzie, bo chociażby wystarczy przeczytać sobie książkę Klausa Schwaba Wielki Reset COVID-19, jeżeli ktoś proponuje, że w przyszłości ludzie mają być zamienieni przez roboty, albo jeżeli w przyszłości ma się zwiększyć kontrola człowieka nad człowiekiem, a więc coś w rodzaju tego, co obecnie się staje już realnością w Chinach, a więc kamery, które szczytują na podstawie naszych oczu naszą tożsamość i jeszcze ustalają nam oceny w zależności od tego, jak się zachowujemy w społeczności. Proszę Państwa, wszelkiego rodzaju systemy zniewolenia są oczywiście sprzeczne z ideą ludzkiej wolności. I bez ludzkiego rozwoju nie ma mowy o dalszym rozwoju cywilizacyjnym. A być może, że jeszcze gorsza, chociaż trudno tę ideę porównywać, to jest idea depopulacji. Bo ci, co wyznają ideę depopulacji, ta idea ma co najmniej 30-40 lat, ale też ciągle się pojawia i są duże podejrzenia, że szczepionki o charakterze eksperymentalnym w jakiś tam sposób doprowadzą nas do depopulacji. Nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły techniczne, ale już to jest rzecz dyskutowana dosyć szeroko. Więc jeżeli dojdzie do tej depopulacji, rzeczywiście ludzkość Ziemi zmniejszy się, tak samo grozi nam zapaść cywilizacyjna. Dlaczego? Dlatego, że szczepionki działają w sposób dosyć przypadkowy. Czy umrze naukowiec, czy umrze prosta osoba z ulicy, czy umrze ktoś biały albo czarny, to wszystko zależy od tego, czy ta osoba się zaszczepiła, w jaki sposób ta szczepionka na niego podziałała. A więc na przykład, jeżeli ludzkość zmniejszy się do 10% stanu obecnego, to być może, że wśród tych 10% nie będzie już ludzi o takich umysłach, żeby nadal prowadzić nasz rozwój naukowy. Proszę Państwa, nasza cywilizacja w swoim rozwoju składa się z dwóch elementów. Jest to rozwój naukowo-techniczny. To ten rozwój naukowo-techniczny prowadzi do różnych urządzeń o charakterze technologicznym. Jesteśmy otoczeni nowoczesną technologią. To zależy od rozwoju nauki i technologii. A drugi taki element związany z rozwojem cywilizacyjnym, który jest mniej uświadamiany, to jest element moralny. Czyli my musimy również być na pewnym poziomie moralnym, bo jeżeli nie będziemy, to się wszyscy wzajemnie pozabijamy. Te dwa elementy są bardzo ważne dla naszego rozwoju. I teraz, jeżeli dochodzi do depopulacji, nie wiemy, jakie będą skutki, ale załóżmy, umierają kluczowi uczeni w różnych dyscyplinach naukowych. My już nie mamy takiego potencjału, żeby tą cywilizację kontynuować nadal. I co się dzieje? Powtórka z historii. Wracamy z powrotem do czegoś, co można by nazwać wieki ciemne. Proszę zobaczyć, po upadku Rzymu oczywiście nie byli ludzie wtedy na takim poziomie zaawansowania naukowo-technologicznego, ale upadek nauki, jakby upadek tych dawnych elit, upadek filozofii powoduje, że Rzymianie nawet przestają poprawnie mówić po łacinie. To jest ogólnie znany fakt, że między innymi upadek Imperium Rzymskiego wiąże się z uproszczeniem języka. Ci ludzie już nie potrafią mówić pięknym językiem literackim. To jest właśnie upadek cywilizacyjny. Upada kultura, upada nauka, następują wieki ciemne. Ja się obawiam, jeżeli będziemy dalej zdążać według tego scenariusza, czyli tego scenariusza zniewolenia i depopulacji, to my ewentualnie znowu skończymy na pewnego rodzaju degeneracji. Na degeneracji związanej z upadkiem cywilizacyjnym. I ja uważam, że oczywiście jako ludzie mamy bardzo wiele problemów do rozwiązania.
Ja nie neguję czegoś takiego jak zmniejszanie się surowców na Ziemi, czy to, że jest nas w tej chwili wiele miliardów, że trzeba zapewnić ludziom dostawy wody, że trzeba zapewnić ludziom codzienne utrzymanie się i tak dalej. Ja tych wszystkich problemów nie neguję, ale na pewno nie jest drogą właściwą. Nie jest drogą właściwą. Ani zniewolanie nas w postaci coraz większej kontroli, ani sytuacja, kiedy my jesteśmy sterowani przez jakieś bardzo wąskie elity finansowe, korporacyjne i one swoje widzimisię jakby realizują kosztem całej ludzkości, ani drogą nie jest depopulacja. A przynajmniej na pewno nie jest drogą depopulacja czy zmniejszanie populacji Europy. Dlaczego? Bo Europa przynajmniej przez ostatnie 2000 lat była głównym motorem cywilizacyjnym całego świata. Nie bójmy się tego powiedzieć, że to właśnie w Europie przede wszystkim rozwijała się filozofia, nauka, kultura. Dopiero jeżeli ludzie tracą świadomość wartości cywilizacyjnej tego obszaru, jakim jest Europa, oni w ogóle mogą dojść do takich pomysłów, że właściwie to nie ma znaczenia, jacy ludzie żyją w Europie, czy tacy, czy inni. I to również nie ma znaczenia, czy ta depopulacja dotknie właśnie nas, a nie ludzi innych. Musimy sobie zdawać sprawę, że tak zawsze jest. Tak samo jak w życiu naukowym i artystycznym czołowe znaczenie mają pewnego rodzaju elity, ludzie lepiej wykształceni lub ludzie lepiej przygotowani do wykonywania pewnych funkcji. Tak samo to ma miejsce w sytuacji świata. Kiedy na przykład zniknie Europa i nad światem zapanuje Afryka, to też prawdopodobnie grozi nam upadek cywilizacyjny. Bo to już nie będą ci sami ludzie. Nie będą mieli tych samych tradycji. Nie będą mieli tych samych historii. Nie będą mieli tej samej wartości. Jaka więc tego konkluzja? Należy bronić naszej cywilizacji. Dlatego ja napisałem w tytule tego mojego wystąpienia. W obronie cywilizacji, jak zatrzymać katastrofę ludzką i cywilizacyjną. Chcemy zatrzymać katastrofę ludzką, która polega na zniewoleniu i depopulacji. Chcemy zatrzymać katastrofę cywilizacyjną, jaką jest upadek naszej cywilizacji. I teraz, proszę Państwa, w jaki sposób się bronić? W jaki sposób się przed tym obronić? Proszę Państwa, jest bardzo piękna mowa. To jest mowa Periklesa, wygłoszona 2500 lat temu w Atenach. Perykles był przywódcą ateńskim. I pamiętacie, jeżeli Państwo byliście kiedykolwiek w Grecji, kiedy widzieliście być może Ateny, no są tam piękne budynki do dzisiaj, które właśnie stoją z czasów Periklesa. Czyli są te świątynie, jest Akropol. I Perykles mówi mniej więcej tak. Proszę Państwa, zobaczcie, to dokonaliśmy. Te wszystkie piękne budynki, te wszystkie rzeczy, które nas otaczają, stworzyliśmy naszą własną pracą i bądźmy z tego dumni. Oprócz tego stworzyliśmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie stworzyliśmy unikatowy ustrój polityczny, jakim jest demokracja. W tej chwili Janusz Zagórski próbuje tą demokrację ateńską nam tutaj otworzyć w formie nowoczesnej, bo tam właśnie mieliśmy do czynienia w Atenach z demokracją bezpośrednią. Proszę zobaczyć, to co, o czym my myślimy dzisiaj, to już było wtedy w Atenach. Także ile Ateny już zrobiły dla cywilizacji 2500 lat temu i Perykles o tym mówi. Te piękne budynki, które możemy co prawda w ruinie zobaczyć dziś. Ten ustrój polityczny, o którym nie zapomnieliśmy. Ale Perykles dodaje, najważniejszą rzeczą nie są ani budynki, ani nawet te sprawy społeczne. Najważniejsze jest to, kim my jesteśmy. Kim my jesteśmy jako ludzie. Jakie mamy w sobie wartości. I wtedy Perykles mówi. Odwaga, uczciwość, poszanowanie prawa, roztropność. Wymienia kolejno najważniejsze cnoty, kieszenie pieniędzmi,
A wy tak naprawdę nie rozumiecie, na czym polega cywilizacja. I pewnie nie rozumiecie, na czym polega ludzki rozwój. Nie wiecie, czym jest szczęście. A być może jesteście sami tak nieszczęśliwi, że próbujecie ludzi zniewalać i ich, że tak powiem, niszczyć w różny sposób. Więc proszę Państwa, ja raczej staram się nie być krytyczny zbyt bardzo wobec innych ludzi. Niemniej jednak ja uważam, że nasze elity światowe straciły swoje racje moralne. Znaczy są, mamy do czynienia oczywiście z ludźmi bogatymi, silniejszymi, wyposażonymi w dużo większe środki materialne niż my. Ale jeżeli ci ludzie nie mają w sobie poczucia pewnych podstawowych wartości, jeżeli nie rozumieją, na czym polega rozwój cywilizacji, że dla cywilizacji, dla naszego dalszego rozwoju jako ludzkości my potrzebujemy wolności, to są naprawdę bardzo biedni i zagubieni ludzie. I teraz, proszę Państwa, żartów nie ma. Żartów nie ma, bo to nie jest tak, że ktokolwiek, kto pełni władzę, ją dobrowolnie odda. No i tutaj padają różne pomysły. Walka o wolność, tutaj słyszałem, albo walka ograniczna. Ja Państwu podpowiem jeszcze inne rozwiązania. Chciałbym zakończyć to, co mówię, taką krótką uwagę na temat w ogóle znaczenia słowa polityka, ponieważ ja jestem niejako myślicielem politycznym, więc tutaj chciałbym się Państwu podzielić czymś takim, co ma znaczenie o charakterze praktycznym. Zawsze po tych wielkich ideach, które nam przyświecają, powinniśmy przejść na ten poziom praktyczny. A więc tak, rozumiemy. Te elity światowe są zabłodzone. My mamy pewną wizję przyszłości, naszego rozwoju cywilizacyjnego. A więc przejdźmy na poziom praktyczny. Politykę można prosto zdefiniować jako sztukę zdobywania i pełnienia władzy dla dobra publicznego. Sztukę zdobywania i pełnienia władzy dla dobra publicznego. Także, na przykład, jeżeli jest jakiś kandydat na posła, który wybiera się do parlamentu, a dlatego, że jego żona mówi bądź ambitniejszy i robi tylko dla siebie, on uważa się za polityka. On wcale politykiem nie jest. On nie angażuje się w politykę, on angażuje się prywatnie. Także jedną z cech podstawowych związanych ze słowem polityka musi być to zawsze działalność dla dobra publicznego. Dopiero wtedy, kiedy my zdobywamy władzę i ją pełnimy dla dobra publicznego, dopiero wtedy można mówić o słowie polityka. I teraz, w jaki sposób zdobyć władzę? W jaki sposób my, Polacy, zdobywamy władzę? Proszę Państwa, jedną z takich cech, być może, że najbardziej ważną dla Polaków, czy taką najlepszą naszą cechą, jest moim zdaniem waleczność. My jesteśmy, generalnie rzecz biorąc, Polacy narodem walecznym. I udowodniliśmy to w różnych momentach historii. W tych takich momentach trudnych, bitwa pod Wiedniem, 1920 rok, powstanie, co prawda nieudane, w XIX wieku, pierwsza Solidarność. Tutaj wszędzie udowadnialiśmy naszą waleczność. Tylko proszę zobaczyć, że większość z tych aktów zbrojnych nie przyłożyła się w ogóle na sukces polityczny. Czyli na przykład, no niektórzy ludzie mówią, co się stało? W roku 1980 taki wielki ruch Solidarność, taki ruch wolnościowy. A kto nami dzisiaj rządzi? W jaką stronę idzie Polska? Czy tego chcieliśmy? Niejako ryzykując nasze młode życia, tak jak w moim przypadku, i tworząc Solidarność, żeby później, że tak powiem, nasi ministrowie wykonywali interesy obce? Ale to nie znaczy o braku naszej waleczności, tylko świadczy o tym, że jakkolwiek jesteśmy narodem walecznym, my nie rozumiemy słowa polityka. I tutaj jest nasza największa słabość. I znowu pojawiają się takie idee. A może kolejna walka o wolność? A może powstanie? Będzie powstanie?
ale później my nie będziemy znowu rządzić, bo my nie potrafiliśmy tego, co my walczyliśmy, utrzymać. A więc nie jest nie tędy droga. Ani nie tędy droga, czyli nie ta pozytywistyczna praca organiczna, bo na to nie ma czasu, ani nie droga, jaką jest walka wyzwoleńcza, ale jaka jest jeszcze jedna droga? Proszę Państwa, jest jeszcze jedna droga, o której się mało mówi, a jest to droga najbardziej skuteczna. W jaki sposób opanowują Polskę ci ludzie, którzy wcale nie są naszymi sojusznikami? Jeżeli Państwo nie wiecie i nie ma na to czasu, żeby zadawać w tym momencie pytania, to odpowiem. Przez obsadzanie kluczowych stanowisk. Tak właśnie wygląda polityka polska od 1945 roku. A mianowicie nasze dawne przedwojenne elity zostały najpierw w sposób bardzo brutalny, czyli w latach 40. zastąpione przez niepolskie, wręcz antypolskie elity. Potem przyszedł październik. Po październiku do pewnego stopnia trochę te niepolskie elity ustąpiły, ale nie za długo. Przyszedł marzec, oczywiście. Marzec był w dużej mierze konfliktem ideologicznym w łonie naszych elit politycznych. Dwie opcje, czyli ta opcja narodowa i antypolska, zmierzyła się w walce. Ta narodowa trochę osiągnęła sukces. Jeżeli chcecie Państwo o tym przeczytać, jest taka książka Rewolta Marcowa, która te wydarzenia dokładnie opisuje. Polecam tą książkę, jeżeli chcecie dokładnie rozumieć historię Polski. Ale co się dzieje potem? Potem przychodzi 1976 rok, przychodzi KOR, a potem w 1980 roku, proszę zobaczyć, znaczna część doradców Solidarności to nie są ludzie, którzy są tak naprawdę propolscy. Proszę Państwa, hasła polityczne, wolność, szczęść Boże i inne hasła, jakie sobie wymyślimy, to można sobie wyciągać z rękawa albo z kieszeni i na poczekanie wymyślić 10 różnych haseł. Ponieważ my mamy małą świadomość polityczną w Polsce, my się ciągle łapiemy na hasła. Popatrzmy, kim jest człowiek, który te hasła wypowiada. Zobaczmy. I w końcu musimy sobie uświadomić, że kluczem do zmiany sytuacji w Polsce jest wymiana elit. My musimy odnaleźć między nami prawdziwie polskie elity. Te, które mają korzenie w drugiej albo nawet w pierwszej Rzeczpospolitej. My żyjemy w świecie, w Polsce, w kraju, gdzie nie ma prawdziwych elit politycznych. I to, proszę Państwa, to jest właśnie rola, tutaj przydałoby się... żeby to podtrzymać przez moment. Może ktoś mi pomoże, żeby to na moment podtrzymać, żebyście to Państwo zobaczyli. To jest idea tego ruchu, który ja tworzę. Wolne wybory. Oczywiście my z Januszem Zagórskim bardzo blisko współpracujemy, bo zarówno dla Janusza Zagórskiego, jak i dla mnie celem podstawowym jest wolność, ale ja uważam, że należy do tego podejść bardziej systemowo. Nie tylko demokracja bezpośrednia, nie tylko jak parlament, ale wymiana elit politycznych w Polsce. I do tego Państwa zapraszam. Poszukajmy między nami ludzi uczciwych, niezłomnych, o korzeniach prawdziwie polskich, o korzeniach związanych z AK, z Armią Andersa, ludzi prześladowanych w latach stalinowskich i tak dalej. Doprowadźmy takich ludzi do władzy. Zobaczcie, co się będzie wtedy działo w Polsce. W Polsce my mamy olbrzymie wartości, a jednocześnie w naszych własnych sercach niechże zakwitną te wartości, o których dzisiaj mówię. Prawda, dobro, piękno, wolność, miłość. To, co my chcemy zrobić, czyli ta wymiana elit, to jest z miłości. To jest z miłości. To nie jest z jakiegokolwiek innego uczucia. To jest z miłości dla naszego kraju. To jest z miłości dla naszych obywateli. My chcemy żyć w prawdziwie wolnym, porządnym państwie, rządzonym przez ludzi uczciwych, którzy jeżeli mówią wolność, to jest prawda, a nie tylko manipulacja, żeby przyciągnąć wyborców. Proszę Państwa,
Odróżnijmy manipulację wyborczą, kiedy ludzie posługują się różnymi hasłami, bardzo pięknymi hasłami, a my się na te hasła łapiemy od tego, kto te hasła mówi, jaką ma przeszłość, kim on robił, z jakiej rodziny pochodzi. To są podstawowe pytania, które powinniśmy sobie w Polsce zadać. Wyłońmy spośród nas jakby nową elitę, prawdziwie patriotyczną elitę, prawdziwie wolnościową elitę, taką elitę, która będzie bronić naszej cywilizacji, która będzie bronić Polski. A z tej obrony jednocześnie ten płomień wolności zaniesiony zostanie do całego świata i do całej Europy. Także iskra z Polski. To jest to, co ja proponuję. To jest to, co ja proponuję i bardzo Państwu dziękuję za uwagę.